zdecydowałyśmy docierać do osób najstarszych na Podhalu, urodzonych w latach 20. Pomimo, że nam mówiono, że już za późno, że się spóźniłyśmy. Chyba zrozumieli bardzo szybko, na czym to polega, że to chodzi o zwykłe historie związane z życiem codziennym, o tym dzieciństwie przed wojną. Są to wspaniałe osoby, które mają dużo mądrości w sobie, które mają ten dystans do świata i absolutnie powinniśmy z nimi rozmawiać, żeby czerpać od nich to, co oni mają do przekazania.